Hej, 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 witajcie, z tej strony Rok, przed wami Host Flipper. I dzisiaj lecimy kolejne zadanko. Jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, to zachęcam was do poprzedniego obejrzeć, abyście mniej więcej byli wprowadzeni w temat gry, co tutaj będziemy robili, czym się zajmowali. Także przechodzimy do zadanka i na wstępie już widzę, że będziemy coś malowali. Także bardzo się cieszę, bo jednak jest coś innego. Będziemy remontować dom do dziecka, między innymi. Ojojo, tak jak patrzę na minimapkę, co tu się stało? Dobra, na razie będziemy sobie zgarniali śmieci. A potem przyjdziemy i będziemy sobie wszystko czyścili naszym mopem. Tutaj coś jeszcze jest ciekawego zaraz do zrobienia. Będziemy na pewno któryś pokoik pewnie malowali, tak? Dobra. Sprzedaż przedmiotów, tak? Co możemy sprzedać? Możemy to wycenić nawet. Całkiem ciekawe. Sprzedamy im toaletę, czy nie? Nie, no dobra. Nie będziemy to całe, kiedyś na pewno przetestujemy, czy możemy im sprzedać wszystko z domu. Jak im zrobimy, jak należy. Tak wiecie, jakieś meble i tak dalej. Czy więcej zrobimy? Jestem ciekaw tego. Jakie to brudne wszystko. Czy ja już w ogóle mam kolejny punkt umiejętności? A czemu się to nie zapisało? Poczekajcie. Sprzątanie. A nie, dobra, jest zapisane. To po prostu mamy różne kategorie. Dobra, dlatego. Nie wiem, 4200 będzie kasy. Zobaczymy, ile tego wszystkiego wyjdzie. Łącznie. Bo całkiem sporo zarabiamy. Tak mi się wydaje, w porównaniu do tych cen, co widziałem. Wiadomo, że potem będzie jeszcze więcej kasy, nie? Ale na ten początkowy domek to już jest nas prawie stać. A jakbyśmy swój sprzedali, to już całkowicie. Cały czas nam ta kwota rośnie. Po 200 zł za takie czyszczenie co chwilę. A tam z miotką bierzemy szafę. Nie ma co. Wolno to się niestety sprząta. Tutaj jeszcze coś mamy, tak? W tym rogu? Czy gdzieś tutaj? Nie, na drzwiach to jest chyba. Ta, drzwi były brudne. Tutaj pewnie są... A, dobra, tutaj jest na dole. Lecimy z tym bałaganem. Wiecie co, może sobie jeszcze... Delikatnie. Nie wiem, czy będzie, powinno być okej. Okay. I sprzątamy. Taka spokojna dosyć gierka. A czasem minimalnie lekko jest za nudno. Wydaje mi się. Ale chociaż przy takiej fajnej gierce można sobie jakoś tam przyjemnie pogadać na różne tematy. Wydaje mi się, że ta gierka była idealna na jakieś streamy. Nie streamy, takie rzeczy. Czekajcie, bo my coś jeszcze tutaj ominęliśmy. Aha, parapet. Gdzie te drzwi są brudne, co? Z tej strony. Plus gdzieś tutaj, nie wiem gdzie one są dokładnie. Według map pokazuje mi, że jakby były coś na drzwiach. Dobra, poszło. Mozolę to jest proces niestety. Te sprzątanie. No nie mogę, muszę to sprawić. Lepiej tego nie robić. Aha. Ale wiecie, zawsze możemy jednak sprzedać. Nie jest powiedziane. Tylko lepiej tego nie robić.
Chyba, że to jest po prostu metoda takiego zablokowania. Dobra, jeszcze moment i łazienka zostanie tylko nam do posprzątania. Jak to można dom doprowadzić do takiego stanu? Dobra, tutaj coś jeszcze mamy. Koło ścian. I tutaj toaleta jeszcze kawałek coś. Czekajcie, tutaj coś jeszcze nam pokazuje. Aha, dobra, parapet był. Nie, coś jeszcze. Co tu nie posprzątałem? Z tej strony. Jednak przyda ta się umiejętność. Co my ją teraz na minimapce widzimy? Teraz tak myślę. Malowanie. Tylko który mamy pomalować pokój? To chyba będzie ten, co? Może malowanie. No czy my musimy coś jeszcze kupić, jakąś farbę albo coś? Nie no, farby nie ma nic. Jeszcze okno może wyczyścimy, co? I może dopiero potem możemy, ewentualnie jesteśmy w złym pokoju. Dobra, teraz lecimy. To jest już posprzątane. To okienko. Chyba, dobra. Udało się. Tutaj mamy dwa okna, tak? To będą te dwa. Te i kolejne po lewej. Za chwilę. Jakie to jest niewygodne te mycie. No bo tak mniej więcej co, i zaliczyło to na misję. Dobra, poszło. I teraz to miało być, tak? Całkiem sporo roboty jednak przy tym domku. Myślałem, że to będzie leciało. O, tak o. Powolutku, jakoś łatwa, tutaj jednak. Gdzie to trzeba brud jakiś? Nie wiem, u góry może? Dobra, poszło. Już 10 tysięcy zarobiliśmy ogólnie. Dobra, czyli tak, ten pokój jest gotowy, to go zamykamy. Tu okno jak zwykle. Raz, dobra, z tołu jakoś to idzie. Dobra, poszło. Tu jeszcze mam jakieś zabrudzenia. Bo jest tylko 91%. Czy coś koło toalety było, tak? Brudne. Nie wiem, gdzie też to może być brudne, będzie tak po kolei gdzieś. Dookoła chociaż raz. Może akurat coś gdzieś znajdziemy jakimś cudem. Ale chyba wątpię. Nie wiem, dobra. Lecimy dalej. To jest gotowe. Tutaj jest jedno okno, tak? Do zrobienia. Też jest 95%. Ale co gdzie jest nie tak, to nie wiem. Dobra, lecimy z kolejnym oknem. Dobra, teraz coś jeszcze gdzieś zostało. Ok. I ostatnie zadanko. Czyste, czyste, tak? Aha,
Patrz, co tu się narobiło. W tym miejscu nie zauważyłem. I brudno było. Malowanie. Jakie mam farby nabrać, co? I tu nawet farby nigdzie nie mam. Tak, szukam. 33 minuty w grze, tak? Możemy zrobić zdjęcia. Podam to mamy, tak? Czekajcie, aż normalnie poszukam w sterowaniu. A, w sterowaniu nic nie mamy. To się niestety nie dowiemy. Jak ja mam to zrobić? Pod klawiszami mamy możliwość tam zmieniania tych rzeczy tutaj naszych. Czekajcie, pod C jest nawet kłócanie. Aha, potem robimy szybkie zdjęcia. Panie, maluj to. Ale gdzie jest farba, moi drodzy? Gdzie jest farba? Tu nigdzie nic takiego nie ma. Choć teraz jak patrzę to domek, ładnie już wygląda. No nie to co na początku zostaliśmy. Nie wiem, tutaj nic nie mogę nawet podnieść. Dobra, łóżko dziecięce, tak? Poczekajcie, dam tutaj w rogu. Mam też jakiś reguł. Czy to jest ten? Chyba tak. Teraz tak. Tylko jaka to była szafa? Dobra. Dobrze, patrzę na szafę. Z przewijakiem. Szafa z przewijakiem. Nie wiem, które to będzie, nie ma nic takiego. Tutaj też nic takiego nie widzę. Aha, szafka. Dobra. Nie zmieści nam się. Powinno wejść, no nic. W takim razie damy to w tym miejscu. Dobra, pufę teraz kupimy. Damy tą. O, w rogu ładnie. I jeszcze jedna. Dobra, moi drodzy. Ja nie mam pojęcia naprawdę, jak ja mam to pomalować. Klikam lewy, prawy, nic. Pod scrollem to mamy tutaj nasze rzeczy. A farby no nigdzie nie mam. Nawet po prawej tutaj żadnych informacji nie mam. No piszę, że niby ulić pod lewym, nie? Ale jak ja mam to po prostu umyć, się pomalować, Boże. Nie mrkajcie. Nie, tutaj sprzętu nie mogę. Aha, dobra.
było farby. Czyli mamy kolorystycznie. Trzeba jednak czasem czytać te kategorie. Pastelowy, różowy, tak. Wiem, że już teraz generalnie nie powinien tutaj malować tego. Ale już nie będę tego wszystkiego stąd wynosił. Nie wiem, czy będę to wszystko malował. Ile pomalujemy tego? Więc ja muszę znowu. Ale to ja nie wiem, czy inną farbę stoczy w takim wypadku. Bo to musi idealnie, wiecie, kolor wejść do końca. Na raz. Ale zobaczcie, jak mało my zarabiamy tutaj. Domalujemy jeszcze kilka pasków z tej strony. I chyba kończymy robotę w tym domku. ...11% dopiero pomalowaliśmy pokoju. Ile tej farby jeszcze jest? Ojojoj. Z połowa? Mam nadzieję, że chociaż tyle zostało. Bo ta farba była dosyć droga. Dobra, weźmy jeszcze farby. Kawałek. Teraz z tej strony zaczynam malować. Dobra, i starczy jeszcze. Dobra, zbrakło. Czyli cztery paski i trzeba uzupełniać farbę. A co na górze, jak on to pomaluje? Aha, też do góry. Szkoda, że jakoś w ogardzie nie, czy coś. Nowy punkt umiejętności, tak? Nie wiem, czy jest malowanie, ale nawet jak jest malowanie, to myślę, że malowania nie potrzebujemy ulepszać na razie. Bo to całkiem fajnie się naprawdę szybko na razie maluje. Chyba, że będą akurat misje, gdzie będziemy naprawdę dużo malowania. To wtedy pomyślimy coś nad tym. Dobra, jeszcze z tej strony. Koło kaloryfera. No i pytanie, czy wejdzie do końca? A, zbrakło. No zaraz kończy się farba. Dobra, jeszcze u góry troszeczkę pomalujemy. Oho. Chyba się skończyła. No niestety, nic nie mamy. Dobra, to wyrzucamy to. Ale nie mam gdzie tego wyrzucić, tak? Mogę to sprzedać? Aha, dobra. Czyli sprzedałem. No, może być i w ten sposób. Wiecie co, już tu zostało tak naprawdę malutko tego. Ja już to sobie zostawię. Następnym razem popracujemy bardziej, troszeczkę lepiej nad tym. Zrobimy sobie zdjęcie, nie? Czy mamy teraz zdjęcie, czy nie? Galeria? Nie, nie zrobiło się. To podane może było. Aparat. No i cykamy zdjęcie. Zdjęcie zrobione. Także całkiem fajnie. Ja myślę, że już sobie możemy teraz zakończyć. Prawie 18 tysięcy. To było, moi drodzy, grube zlecenie. Ale udało nam się. Podołaliśmy temu. Zerknijmy, co będziemy mieli dalej. Koszt remontu 159, tak? To coś mamy nieskończone. No, jeszcze troszeczkę jest jednak roboty w tym domku.
No tak mnie kręci, żeby go kupić. Ale jednak jeszcze jest troszeczkę roboty nad nim. Aczkolwiek kasę mamy. Dajcie znać, czy kupować domek w końcu, czy jeszcze jednak poczekać. Jeszcze zerknijmy na nasze zadania, jakie mamy. Tu jest kaloryfer, to tego to nie chcemy. Okej. Dobra, także to te dwa myślę, że zadanka sobie zrobimy w przyszłym odcinku. Ja tymczasem się będę z wami żegnał. Jak wam się spodobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!